Otwarcie wystawy obrazów i rzeźb Alojzego Nawrata w Muzeum Okręgowym w Suwałkach było zarazem wieczorem wspomnień o zmarłym w ubiegłym roku artyście. Wspominali go żona Kasylda, przyjaciele i sympatycy jego twórczości. Pozostałą po nim pustkę nie tak łatwo wypełnić, powiedział podczas swojego wystąpienia Jerzy Brzozowski, dyrektor muzeum. Tym bardziej, że był artystą nietuzinkowym, o ułańskiej wręcz fantazji. Ale wpadał czasem do mnie. Wtedy jeszcze nie byliśmy w imieniu, z jakimiś pomysłami, z jakimiś uwagami, z jakimiś planami. I kiedyś wpadł do mnie po którymś z pikników kawaleryjskich i mówi: panie dyrektorze, pan jeździ konia? Jeżdżę. Ja panu daruję konia. I rzeczywiście, podarował mi konia. Ja oczywiście ukłoniłem się, ale podarunku przyjąć nie miałem, bo nie miałem co z nim zrobić. I pomijam już ten drobny fakt, że konie nie zajeżdżony. Zapewne też trochę kłopotów mi przysporzyło. Alojzy Nawrat był też zapalonym narciarzem. Uczył mnie po prostu jeździć na starość na narciach. Jeździł rewelacyjnie. On ze Śląska, z Beskidów przywiózł tutaj narty i tutaj na Dąbrówce, jak została otwarta. Alek mnie uczył. Ja byłem jego techniką zachwycony. Artysta mieszkał w Budzie Ruskiej, gdzie razem z żoną otworzyli galerię Nasza Buta, bo tak właśnie ją nazwali. Nie była to jednak zwykła galeria, ale centrum kultury, w którym często odbywały się koncerty z udziałem nierzadko wybitnych muzyków. Swoje talenty w Budzie Ruskiej prezentowali też uczniowie szkoły muzycznej w Suwałkach. Nie mogło więc ich zabraknąć podczas wernisażu w muzeum. Najbardziej wzruszających wystąpień należał niewątpliwie mini recital w wykonaniu sąsiada artysty, który zaśpiewał opowiadającą o przemijaniu ulubioną pieśń pana Alojzego. Gdy kiedyś powróci, gdzie indziej już będę, gdzie indziej już będę i duszą i ciałem, ujrzałem kometę, zaśpiewać jej chciałem. O lesie, o trawie, o wodzie. Przed wejściem na salę wystawową stoi rzeźba współautorstwa Alojzego Nawrata. To po piersie Alfreda Wierusza Kowalskiego, który z dumą spogląda na zwiedzających. Rzeźba jest w zbiorach placówki już od wielu lat. Ekspozycja prezentuje zarówno prace malarskie, jak i rzeźby artysty. O twórczości Nawrata wyjątkowo trafnie wypowiedział się profesor Jan Kucz z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obserwuję modela, obserwuję człowieka, by się go nauczyć, by znaleźć swoją, subiektywną wizję tego człowieka. Ostatecznie powstaje forma, która jest artystyczno-autorską relacją ze spotkania z żywym człowiekiem. Sztuka Nawrata jest afirmacją życia, afirmacją wartości, które budują. Jest zaprzeczeniem egoistycznych, prowokacyjnych postaw, których pełno we współczesnym świecie. Dzieła, które z różnych przyczyn nie mogły znaleźć się wśród eksponatów na wystawie muzeum, można było zobaczyć na zdjęciach. Zdaniem dyrektora muzeum istnieje spora szansa na większą wystawę poświęconą twórczości tego piewcy życia i piękna.